Hej w kolejnej części. Hej, hej, hej! W stałej miejscówce, kolejna stała miejscówka, w której zaczęły się kozaki czerwone. Natrafiłem na pierwsze. Zobaczcie. Jest jeden. Jest kolejny. Jest kozak czerwony. Jest kozak czerwony. Dobra. Tu mamy kolejnego kozaka czerwonego. To są piękne, czerwoniutkie koźlarze. Przepiękne. Tak, a co z tym prawdziwkiem? Zaraz sprawdzimy, czy on w ogóle dobry. No dobry. A ja nic z niego nie zrobię. Niech leży. Przyklapię go tutaj, w trawie. Ja taki duży, to mi niepotrzebny. Ale to nie koniec zabawy. Proszę Państwa, zobaczcie, co dalej trafiłem. Tylko gdzie to jest? Gdzie ja to dalej trafiłem? O, tutaj chyba. Tak, tutaj, zobaczcie, rodzinka koźlarzy czerwonych. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak jak w tamtym roku, jest tutaj mega wysyp. Cztery, tam jest piąty. O, tam jest pięć. Tak jak w tamtym roku, jest impreza tutaj normalnie, tylko brać i kosić, żeby było w co jeszcze. Już się kończy miejsce na grzyby. Będę próbował wcisnąć je tutaj w dziurę między prawdziwki. O. Dobra, idziemy dalej. Po kolejne kozaki czerwone. Widać, późno w tym roku, nie może tak jak w tamtym, ale zawsze coś. Gdzieś tutaj mi się mignął. Jest, jest. Widzicie? Tam. Teraz wam pokażę, aby znowu nikt mi nie pierdolił, że ogląda tylko trawy, krzaki. O, jest super. Zobaczcie, ile mam koźlarzy czerwonych. Taki kosior. Dobra, szukamy dalej. Szukamy dalej, może jeszcze jakieś się trafią. Jest pięknie dzisiaj, naprawdę. Dobry dzień się wybrałem, tylko trochę późno, jeszcze ten dzieciak mi popsuł szyki. A tu kolejny, tym razem pomarańczowy chyba. Jaki by nie był, ale chyba. Ach, ten. Piękny. Piękny, piękny. Szukamy jeszcze dalej. Szukamy kolejnych. Kolejne też mogą być. Pamiętam, tutaj jednego roku przyszedłem. O, patrzcie, 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 patrzcie. Zobaczcie, mówiłem, że mogą być. Mówiłem. O. Piękne koźlarze czerwone. O. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kilka lat temu tutaj trafiłem pod koniec maja, tylko że pomarańczowe. A to piękne, dorodne, czerwone kozaki, ja! Piękne koźlarze czerwone. Niesamowite. Niesamowite. O. No i tyle. Dobra, już mi się nie chce łazić. Idę po koszyk. Znaczy po rower.
Jadę do domu. Dobra. I tym dzisiejszym dniu to by było na tyle. Nie spodziewałem się, że aż uda mi się takich ładnych grzybów nazbierać. Do następnego grzybobrania. Może w niedzielę się wybiorę. Do następnego grzybobrania, do następnego grzyba. Trzymajcie się. Cześć!